Drodzy, muszę się wam do czegoś przyznać. Otóż moja kondycja fizyczna to połączenie tragedii z rozpaczą. No niestety, ale tak to jest. Postanowiłem jednak coś z tym zrobić i 2 tygodnie temu rozpocząłem delikatny trening biegowy. Rozpocząłem, to jest właściwe słowo, i muszę wam powiedzieć, że to boli. Tak najzwyczajniej fizycznie to boli, kiedy zacząłem pierwszy, to nawet trudno nazwać biegiem, jakiś trucht, jakieś lekkie chodzenie, to okazało się, że wszystko zaczyna mnie jakoś boleć. I to dało mi też taki sygnał, jak głębokie było moje zaniedbanie o własną kondycję, o własne ciało, jak wiele lat tak naprawdę nic z tym nie robiłem i nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, w którym momencie to zaniedbanie nastąpiło. To ciągnęło się przez lata, chociaż zawsze myślałem o tym, że jestem osobą w miarę wysportowaną, w miarę aktywną, a tak naprawdę było to oszukiwanie samego siebie, nieprzyznawanie się do tego, że z tą kondycją jest coraz gorzej. Zacząłem, zobaczymy jaki będzie efekt, jeśli chodzi o kolejne dni, tygodnie czy miesiące, ale pomyślałem, że to ma też takie odbicie w naszym życiu duchowym. Ono czasami, kondycja odzwierciedla też kondycję naszego życia duchowego, bo z kondycją życia duchowego może być tak jak z kondycją fizyczną. Możemy się łudzić, możemy się oszukiwać, a może się okazać, że kondycja naszego życia duchowego to jest połączenie tragedii z rozpaczą. Niby jest, niby żyjemy, niby poruszamy się, niby chodzimy do kościoła, niby słuchamy kazań, niby uważamy się za chrześcijan, za ludzi religijnych, ale na dobrą sprawę, jeśli staniemy przed lustrem i zapytamy samych siebie o to, jak wygląda nasze życie duchowe, to jaka będzie wtedy odpowiedź? W psalmie 51 Dawid mówi: Panie, przywróć mi radość z wybawienia mego. Myślę, że to jest punkt, o którym możemy się oprzeć, pytając się o to, jak wygląda nasze życie duchowe. I tekst biblijny, który może być dla nas zachęceniem, pochodzi z 22 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, opowiadający historię zaproszenia na ucztę. To historia długa, można ją rozważać na wiele wątków, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na zaproszeniu. Bóg zaprasza do tego, by nasze życie duchowe było inne. Bóg zaprasza, by nasze życie duchowe było odnawiane. Bóg zaprasza nas do tego, by nasze życie duchowe dawało nam radość z wybawienia. Dlatego potraktujmy ten tekst, spójrzmy na niego, być może dla wielu z nas jako początek tego, by zacząć, być może dla wielu początek, by wznowić swój trening życia duchowego. Bo nie oszukujmy się, jeśli nic nie będziemy robić, to będzie dokładnie tak, jak z kondycją fizyczną. Niby jest, a tak naprawdę jej nie ma.